Państwo, znajdujemy się w obozie polskiego modułu GFFV Poland. W tej chwili trwają ostatnie odprawy przed wyjazdem w sektory, czyli w miejsca przydzielone do działań. Za nami samochód dowodzenia i łączności przygotowany na potrzeby sztabu, do którego spływają wszystkie meldunki z sektorów i kolejne ewentualnie miejsca, gdzie mamy się udać. Współpraca z francuskimi strażakami układa się bardzo dobrze z dnia na dzień, coraz lepiej współpracujemy na wielu polach. Warto dodać, że w dniu dzisiejszym strażacy poprosili francuscy o pomoc przy rozpoznaniu sektorów. Jakieś 40 minut temu ruszyli do działań polscy strażacy wraz z francuskimi strażakami na kładach, ponieważ francuscy strażacy tutaj na miejscu nie dysponują tego typu sprzętem, po to, żeby sprawdzić, czy w sektorach jest dużo ognisk pożaru i jak duże siły ze strony polskiej mają być wysłane do tego typu działań, aby skutecznie ugasić te ogniska pożarów, tak zwane hotspoty. Jeżeli chodzi o współpracę z innymi krajami, innymi modułami, to oczywiście współpracujemy tutaj przez Centrum Koordynacji na miejscu, zbudowane w oparciu o Komisję Europejską oraz lokalne władze. Jeżeli chodzi o zmianę miejsca lokalizacji, to nie jest ona w ogóle przewidywana. Jest tu tak duże obozowisko, że wszystkie moduły z wszystkich państw, które przybyły na miejsce, bez problemu się zmieściły. Za mną również widać część namiotów, w których strażacy nocują. Tak wygląda życie obozowe. Na środku maszt, na którym powiewa polska flaga. Oczywiście na naszych samochodach dowodzenia i łączności, na masztach radiowych również wywieszone są nasze flagi Unii Europejskiej i kraju, do którego przybywamy. Druga część obozu to oczywiście część mieszkalna, w oddali widoczne czerwone namioty. Po lewej punkt sanitarny stworzony na potrzeby naszych ratowników, gdyby zaszła taka konieczność udzielania im pomocy. No i tutaj jeden z najważniejszych obiektów w całym obozowisku, jakby centrum dowodzenia, czyli baza operacji ze strony naszego modułu, to tam zapadają wszelkie decyzje związane z dysponowanymi siłami na strefy oraz tutaj są ustalane wszelkie taktyki i strategie, jeżeli chodzi o działania gaśnicze. Tutaj również odbywają się odprawy z dowódcami odcinków bojowych, czyli tymi operacyjnymi dowódcami, którzy się potem udadzą na miejsce ze swoimi strażakami. Polski sztab działań na miejscu, który wypracowuje wszelkie taktyki i działania związane z gaszeniem w strefach. Nasz flagowy na środku placu oraz część namiotów mieszkalnych, samochód dowodzenia i łączności. Wnętrze samochodu dowodzenia i łączności, tutaj strażacy przyjmują meldunki od dowódców i zastępów, które wyjeżdżają na sektory oraz wracają. Tutaj rejestrowane są wszystkie wyjazdy i wszystkie meldunki, które spływają do sztabu oraz samochodów dowodzenia i łączności będących na miejscu w sektorach działań. Społeczność lokalna jest bardzo pozytywnie nastawiona do polskich strażaków. Przychodzą, dziękują, wywieszają różnego rodzaju transparenty z napisami po polsku, po francusku i po angielsku. Naprawdę przyjęcie tutaj polskiego modułu jest bardzo, bardzo pozytywnie odbierane przez naszych strażaków.